Witam serdecznie moim gościem, Rafał Stromek, Burgo Ogród Nowak. Witam serdecznie. Rafał, przegrywacie dzisiaj z Gadget Team. To wam daje, co wam daje? Trzecie miejsce. Czy to jest dobre miejsce, czy to jest złe miejsce? Nie można narzekać. Ciężka liga, to trzeba powiedzieć. Gadżety, meble, kocęby, mocni przeciwnicy. No i wyszło jak wyszło. Fajnie się dzisiaj ułożyło, że te trzy drużyny czekały na siebie tak naprawdę, bo w przypadku tam różnych wariantów każdy mógł zostać mistrzem. Dzisiaj zostaje mistrzem Gadżet. Dobrze powiedziałeś, solidna drużyna, ale o was też wszyscy mówią, że solidna drużyna. Na Orliku było pierwsze miejsce, tutaj jest trzecie miejsce, w tych samych ligach, bo druga. Czy można powiedzieć, że jesteście bardziej faworyzowani do trawy, czy halówka jest mniej waszym tutaj atutem, czy drużyny były mocniejsze? Myślę, że to i to jest dla nas mocne. Brakło nam szczęścia przede wszystkim. Myślę, że wyrównane były te trzy drużyny, bo nie obrażając i tamtych drużyn, ale robiliśmy tą różnicę między resztą stawki. No wyszło jak wyszło. No. Będziemy walczyć w barażach, a Ekstraklasę, no co nam pozostaje. Dokładnie, zaraz o tym porozmawiamy. A jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj zagraliście od początku z tym bramkarzem. Pytanie taktyczne, to była taktyka, bo nawet dało się usłyszeć, czy się nie podłożyli, no ale po co? Wytłumacz tą taktykę dzisiaj. A czy taktykę, tą zmianę, że bramkarz dzisiaj Łukasz, a nie Kuba. Zacznijmy do wniosku, że tak wyjdziemy, z tego względu nie mieliśmy na zmianę nikogo. Jestem ja Rzeszony, Kuba i Mateusz. Jakby Kuba bronił, musiałby jeden z nas siedzieć Rzeszony na ławce. Jest między nami zmiana między Rzeszonymi. Tak nam nic to nie dawało. No, chcieliśmy spróbować to. W miarę nam wyszło. Pierwsza połówka nie była zła. W drugiej połówce no, brakło nam siły trochę. Czyli odważna taktyka. Gracie jeszcze o Ekstraklasę. Trzeba powiedzieć, że baraże... Macie naprawdę tutaj szansę. Nie wiemy jeszcze z kim, poczekamy. Nie, wiemy, z Baspalem. Także wtorek, czwartek, rywalizacja barażowa. Jak się do tego przygotować, bo czasu nie jest dużo. No powiem ci, że będzie ciężko, bo nie ma tak. Brata mojego, jego nie będzie. Chudy wyjechał tak samo na wczasy. No i zostaje nam tylko Morec, nie? Do grania. Ale czy będzie za tydzień, ciężko powiedzieć. No. Będziemy walczyć przede wszystkim, na pewno. Tego na pewno wam nie można odmówić, zawsze walczycie. Ostatnie pytanie, podsumowujemy dzisiaj z każdym zawodnikiem. Plus i minus Burgo Ogród Nowak w przeglądzie tych 14 kolejek. Co było plusem, co było minusem? Plusem była dobra atmosfera. Minusem, jeden mecz w sumie zawaliliśmy sobie z tradycją w pierwszej rundzie. No i to przeważyło nad wszystkim. Dziękuję za to, że byliście z nami, bo wiem, że będziecie na Orliku i to mnie cieszy, bo jesteście teraz też po awansie. Także do zobaczenia na gali i do zobaczenia na Orliku. Dzięki.